Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania dzisiejszej Rady. Przechodzimy do punktu 1019, ustawienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla oficerskie. Szanowni Państwo, są drugie czytanie i bardzo bym prosiła o powrót na salę, Szanowni Państwo. Ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla oficerskie. Druk 109. Kto będzie referował, Pani Prezydent? Pani Dyrektor, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pani Prezydent, Wysoka Rado. Do druku 1019 w terminie wskazanym przez Przewodniczącego nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Pierwsze czytanie odbyło się 21 listopada 2012 roku. W związku z tym bardzo proszę o poddanie pod głosowanie w celu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla oficerskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, mamy tutaj pozytywną opinię Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Przechodzimy do głosowania. Głosujemy druk 1019. Uprzejmie proszę o przygotowanie się do głosowania. Szanowni Państwo, głosujemy. Czy wszyscy Państwo wzięliście udział w głosowaniu? Uprzejmie proszę Radę o powrót na salę. Nie. Dziękuję bardzo. Czy wszyscy głosowaliście Państwo? Bardzo dziękuję. Głosujemy za, przeciw, głosem wstrzymującym. Idzie Pani Marta Tacala. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę o powrót na salę. Nie, nie będę w ten sposób. Wiem, że jest drugie pytanie i Państwo musi być na salę. Szanowni Państwo, głosujemy. Głosujemy druk 1019. Głosujemy druk 1019. Dziękuję, zamykam głosowanie. Uprzejmie proszę o wynik. Głosów za 27, głosów 0 przeciw, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam podjęcie uchwały do druku 1019. Uprzejmie proszę o wynik. Bardzo dziękuję.